Cześć wszystkim, Dicey Dungeons, odcinek trzeci random. Zrobiliśmy już jedno podejście z randomversem, jedno podejście z random slot stape, a dzisiaj randomowe ekwipunki. Wszystkie są, ale tylko randomowe ekwipunki. Odcinek czwarty, na odcinku czwartym wrócimy z powrotem do randomvers. Dzisiaj tylko ekwipunki będą randomowe. I jak już grałem wiedźmą oraz Władzę. Zagrajmy dzisiaj może... może wynalazcą byśmy zagrali dzisiaj. Zobaczymy jak to nim pójdzie. Gra. No jeszcze takie wyzwania nie zrobione, ale raczej one nie są na do robienia na tych randomowych grach. To co wynalazca dzisiaj. Ciekawe co by było jakbym wziął całą sprawę. Sprawdzimy to. No, w sumie. Ciekawe, czy będą randomowe ekwipunki tutaj. Jakie one będą? Tym razem witamy w zawodnika, który już raz uciekł z loku, ale nie mógł się oprzeć ich pop-upowi. Brawa dla naszych obecnych uczestników. Uwaga. Faktycznie mamy randomowe ekwipunki. To ciekawie jest. Okej. Okay. A ty masz co? Popływ padło. Okej. Okay. Boomerang. Teraz idzie nie ma. Okej. Okay. Ale we mnie też walnęło, nie? To było nieźle. To było ekstra. O. Duży pek. Świetnie. Piątka i szóstka. Ociągiem będzie... Okej. Okay. No to jest faktycznie kiepskie trafienie u niego. Tylko jedno wrażenie może zadawać. No wszystko to ja tutaj... To załaduję. Będzie unik i... jedno obrażenie na turę. Okej. Okay. Niech będzie. To nic nie zmieni, nie? Trzeba... I najlepiej będzie pominąć turę, bo może mu się parzysta nie trafi i nie będzie uniku. Parzysta jest. Ciekawe, czy trafiło w ogóle tego, to ja nigdy pewnie nie użyję, nie? Dobra. A, ale we mnie weszło. Koniec. Trzeba było w pierwszej turze wygrać się tyle. Pastka więcej. Mamy, o, dłuto. Nie wiem, czy... W normalnej grze to bym tego tutaj nie dostał i to jeszcze na pierwszym piętrze. A tutaj to dostałem, to... Janek, ciekawie. Ciekawie piany. Okej. Okay. Mamy furię. O. No jak dostanie czwórkę, to będzie kiepsko. Daleko nie zajadę z tym wszystkim. Świetnie. Świetnie, świetnie. Muszę zrobić skupienie, bo inaczej nie wygram nawet tej walki. Były jedynki, są szóstki. Okej. Okay. Co mamy w sklepie? Co to jest? Popiół tutaj mi się trafił? Kupię go, bo muszę jakoś atakować. To mi niepotrzebne. To mi niepotrzebne. Właśnie, jakie są tutaj? Nie ma efektu. Przetrwanie za 6 życia. Okej. Okay. Świetnie. Próbujmy walczyć. No i co mam powiedzieć? Próbujmy walczyć.
jak czarodziej będzie miał randomowe ekwipunki, jakie? To i to, co atakuje, chyba, które ma... Czyli dwóch może tylko ten... użyć... i zadać mi jakieś obrażenia, przy innych niestety nie ma. Ciekawe, czy zużyło tam... powinieneś użyć. Podwoi, nie chcę redukować. Dubla nie będzie miał, bo ma tylko jedną kostkę i nie jest w stanie ich zwiększyć. Okej. Okay. Jeden drugi kurie i koniec. Jak nie spaliłem go. To jest, co my mamy za ekwipunki. O! I o! To przynajmniej to zostało. No okej, okay, to weźmiemy to i tyle. Jeszcze trochę powalczymy, mamy zaklęcie furii. Mamy tylko zaledwie te trzy do ataku. A, czyli to jest taki skill, który... na którym nie tracę, jeśli chodzi o użycia. Chciałem zobaczyć, czy tutaj będzie faktycznie też randomowo. No jest. Jeszcze tutaj jest, tak jak zasady odpowiadają. Koniec. Jedna fura i nie ma piratów. O, brak efektu. Może coś ulepszyć? Nie. Aha, karta się zmieniła, nie? Zmieniają kartę. Mogę tak za każdym razem wchodzić i wychodzić i zawsze będę miał co innego. Ale jak to kupię, no to już się nie zmieni, nie? Okej. Okay. Się nic nie zmieniło. Ile tu skrzynek, ile sklepów. Złota rączka. Gdybym tak długo wychodzić tylko do sklepu, żebym trafił coś, co bym chciał, nie? Mógłbym, ale po co takie coś? I następna tutaj cieniem. O, kuna i dostałeś wysoką nutę. No i szczęśliwą siódemkę, którą... nieszczęśliwie mu trafiła, bo nie był w stanie jej użyć. Koniec, okej. Okay. To idzie. Ciekawe, czy będę miał czym atakować. Nie, to nie jest do ataku. Tu. Okej, okay, no to weźmiemy to. Tu. O, mniejsze. A to się ulepszy może, jak jeszcze dwa razy użyję. Okej, okay, a tu było te ulepszenia? Ha. Niedźwiedzi cios jest, okej. Okay. Rzecz wyposażenie. Oho, to by było świetnie ciekawe. Weźmiemy ten atak ogniemistrza. Mogę zrobić dwie furie. Lawiny. On chyba zawsze będzie atakował za 6. Jak to będą te walki wyglądać? 10 albo 15, no to 15. Bo tamten skillek właśnie jak jest raz nawity, no to nie mogę go więcej razy użyć. Nie? Na to, w naturze. Mogę zrobić tylko jedno użycie. Przez co nie zabiera użyć kostkowych. Tego skilla mi nie wyrywali. Nie stracę tym resztowej broni.
Okej. Pan awans, pan kostkę, świetnie. Szeroki miecz dostałem. Tyle dużych rzeczy. Świetnie, jak na razie to tylko boomerang zrobiłem cały. To możesz w sumie zapomnieć, żeby cokolwiek robić. Pokoju na jednej dużej pytanie, bo co? On i tak nie może nic mi zrobić, czy ja będę walkę przedłużał. Mimo tylko podziałki, które kostkę dają. No znowu to... O, jest tam takie rzeczy? No tu? Kula ogniu. No dobrze, będzie coś małego. I nie ulepszałem. Ej, bryjada. Bryjada. Teraz to będzie miała za super rzeczy. Z tego co widzę, to tylko wielkości mi odpowiadają tej ten, które się trafiają. Ale jeśli trafiają inne, tutaj ma Inferno. A. Zrobimy skupienie. Zrobimy tutaj dwa. Tak. Się leczy na strzelę. Na strzelę się leczy. Myślę, że jeszcze runę bonusową bym dzisiaj zrobił, bo szybko leci mi ten odcinek. Na runę bonusową myślę, żeby mi to się opuścił. Odcinku. Będzie 11 obrażeń i leczenie za 4, jak nie za 2. No właśnie, bo przeciwnicy jakoś lekną się tymi mniejszymi kostkami, a nie większymi. Tak jak powinno być. Wszystko spalone. Jedną kostkę może do to leczenia użyć, nie? Za dwa wyleczyła się jeden. Jak już chciała, to mogła chociaż trójkę użyć, a nie jedynkę. Nie się wyleczyła niż mogła. Nie odpalę tego. Nie ma jak. Brakuje jednego. Świetnie. Co jedyneczka? Koniec. Widziałem grę wynalazcą, byłem ciekawy jak będą... Aha. O nie, masz za dużo przy wyposażeniu, no właśnie. Wybierz przedmiot do wyrzucenia. No właśnie, tutaj już jakby się skończyło miejsce w lecaku, tyle mi się przedmiotów nazbierało. Nie zdążyłem ich wszystkich spalić. To wiecie co, usuniemy tego, nie? To zobaczymy. O, małe, okej. Okay. No jeszcze miejsce, no to jest. Świetnie. A tych dużych to jest za dużo, nie? Duże pechy to mogę po prostu przepalić, ale nawet nie muszę ich używać, nie? No nie muszę. Jakbym miał, mógł się ich pozbyć, byłoby super, bo się pozbyłem szerokiego miecza, nie? No co to teraz, głośny ptaszek, czy może jednak rochoniec? Oczywiście odcinek się nie skończy tylko na rozdziale z rdzawą sprawą dzisiaj. Coś jeszcze powinienem wam dokleić. Na pewno dzisiejszy.
Dobrze. No to co? Jakieś ataki trzeba wykonać. A może by tak zrobić skupienie i porządne 12. Okej, okay. Mamy jedno. O, co ma za takie pytanie, takie jak zawsze. Oraz resztę, która mu się raczej nie pojawia w normalnym grze. Piątej nigdy nie ma, ani nie ma nigdy tego hał, hał, hał. Ale kwatanie ma swoje, nie? To mu się akurat nie zmieniło. A, poszła klątwa. Dobrze. O, ostatnie uleczenie. Użyciem tego. Okej. Okay.
Tak. Znowu to samo, nie? Znowu robisz wszystkiego. Więc trzeba uważać na klątwę, bo mi wywaliło... no właśnie, kluczową miecz. Teraz mi nie wywaliło. Tego też nie wywaliło. Świetnie, nie wywaliło nic. Naładować skin. Wszystko spalą. Ale nie będzie wszystkiego, bo nie będzie klątw. Dwie nieparzyste, jakie miał, dał nam patanie. I co, teraz jeden skiwek i cię nie ma, nie? Ale który najlepiej? Myślę, że wiemy tego, który ma więcej użyć. Okej. Mamy dłuto znowu. Zobaczcie, że znowu nam się te kończą miejsca, nie? To mam gwarantowane obrażenia, więc to musi z nami zostać. Może się zrobi zaklęcie furii. O kule ognia na przykład. Ale najpierw ten rochatyniec musi paść. Dobra, no to ja muszę jakiś gadżet mieć, nie? Ale zrobimy, o... Wiecie co, zrobimy... Tak. Na razie chwilę przerwy z odliczania i spróbujemy może to nam pomoże wygrać. Okej. Tym jak walnie, to słabi wszystko. To też ma ciekawe. No świetnie, świetnie. O, ani piątka nie została, ale dobra, noc. Furia. O. Dobrze. O. To się zbagowało i użycie nie zeszło. Okej. Świetnie, to akurat było ekstra. Wszystko co potrzebował, żebym ja jeszcze przeżył, to on to dostał. Dobrze, i tutaj jeden atak. Ale musi być czwórka, żeby wygrał. Żebym wygrał, no. To mi wyszło idealnie. Witaj przyjacielu, zginiesz albo... Ale miło cię znów widzieć. Okej. Trochę za szybko przeczytałem ten tekst, więc możliwe, że zabrakło spójności, ale co tam. Ulepszenie jak najbardziej. Ja ulepszę może to. Z drugiej strony, czy ja to muszę ulepszać? Na bossa to mogę mieć, nie? Ulepszmy to, żeby trzy użycia były z powrotem. No to akurat na użycia nie jest... Nie, tam akurat użycia są niepotrzebne. Idziemy najpierw po to jabłko, potem pójdziemy tamtędy. Okej. Masz odporność na ogień. Barykada. No, podpalenie to akurat nic nie robi. Piąte furie już na sygnaturę. On dostał płatki śniegu i kolczastą tarczę. Właśnie sobie tę tarczę chcę nałożyć. Okej. Pięknie. Kończył się skill. Okej. Ha, gadżet się pojawił, bo niby zużyłem to dwa razy. Okej.
Ciekawe, czy to się nie zbagowało i czy ten atak niedźwiedzia istnieje, czy może już go nie ma, zobaczymy. Tak, przepaliłem go. To pewnie też zaraz będzie przepalone. To jeszcze trochę z nami pobędzie. Może się to na tym zrobi ulepszenie, jak będzie następna okazja. No te duże pechy, no to one mogą tu leżeć, bo do niczego mi one. No. Weźmiemy to. I weźmiemy to. Tu. No, aktywuj truciznę, nie wiadomo ile. Ciekawie. Szarża niepotrzebna, bo nie mam tarczy. To mi też takie niepotrzebne, więc raczej odpuścimy, bo my mamy dosyć skilli. Nie potrzebujemy jakichś specjalnych zakupów robić. Dobrze. 10. Okej, wróciła kostka. Jedynka nigdzie nie będzie użyta. A uszkodzenie. Miecz dwuręczny, no co on dostał za skillę? Pewnie jakbym zrobił drugie jakby podejście, to każdy z naszych przeciwników miałby inne skille. Okej. Tutaj. Jedynka wróciła. Wyszło to 25%. Jedynka wróciła. Ciekawe co tam się zrandomizuje. Okej. Mamy bałwana. Użyję ten skill przerwaczny, który był akurat ten ulepszony. Ile jego kategorii, nie? Które te same. Poza czym daje, jak są w normalnej grze te same skille, to też dostaje te same skille gracz, ale innego. Znaczy wielkości te same, ale cztery jakieś inne. Jakby z tego głowy to on dostał dwie podziałki, nie? To co mi by pasowało, bo on ma na co dzień tą falę dźwiękową. A no tak, mamy te LS-owe pyły. To mu zablokowało. No mnie nie zabije, nie? Ale będzie po 8 obrażeń. Jak będzie miał płytkę, to 8 obrażeń wejdzie. To nie wiem, gdzie mogę. Nigdzie nie mogę. 3 czwórki, jedyną piątkę, która nie była czwórką, zablokowało mu. To zamrożone będzie, nie? 12 kostek zamrożonych. Rekordowa ilość kostek zamrożonych. Nie, jeszcze nie widziałem, żeby 12 kostek było zamrożonych. Okej, okay, u robota to jest ten, nie? Jak zamrożone, to 13 jedynek mogę mieć. Ale tutaj by było 14 zamrożonych, no to coś nowego. Okej, no trzeba jakoś cię pokonać. No właśnie, wystarczyło go spalić. Ale to skupienie to nam teraz uratowało grę. Miło cię znów widzieć, pokazywał ci ktoś nasz nowy pokój dla personelu? No raczej nie. Okej. Okay. Ciekawe co będzie miał szkielet. Idziemy na wałkę. A nie, ten. Nie zmieni, nie dałem skilla innego. No to nie ma problemu. Spokojnie, wygramy to. Ty co masz za skilla? Aha, ciernie. I to. Okej. Okay. Tego nie ma gadżetu. Trochę teraz poprzepalam te nasze skillki, ale będę miał inne. I cierni to mi nie nałoży.
Pewnie jakbym grał władzę na tym randomowym ekwipunku, miałbym cztery te same, trzy te same i dwie te same, bo on tak ma na co dzień. Podpal... wow, wszystko co mi podpaliło. To jest szóstki i dwójka, no dwójki nie zgasi. Okej. Tam ci jeszcze mówię 6 obrażeń, nie? Jak mu wyjdzie, że wiklinowy kostek może użyć, to mnie uratuje tylko to, że teraz kostek nie użyje, nie? Dobra, to użyję tą szóstkę, która... Jak mi zada 9, jak mi ciernie nałoży, to i tak może zabić, nie? No ciekawie. A w ogóle to jest niby trzeba użyć, ale kuraczka tu jest. Dobra, zobaczymy co będzie. A dostał same niskie. Nie jest w stanie nic więcej zrobić, jak tylko ciernia nałożyć. I nawet nie naładuje tego, nie? Bo miał 11 oczek. Miał 11 oczek i mamy farta. Okej, okay, teraz trochę się pokaleczę. Jak 3 razy zużyję, to wtedy dopiero schodzi to, nie? I zobaczcie, że owszem, ja się pokaleczyłem, ale on prawie nie żyje. Czyli jak ja puszczę turę, to on nic nie może zrobić, bo jedno HP ma. Ja mogę po prostu zrobić tak. Więc to niby ma 3 użycia całego skilla, ale naturę ma jeszcze dodatkowe 3 użycia. Redukcja. Ok, zobaczmy. O, zmieniło skille. Zmieniło skille zawsze. Co byśmy tu wzięli? Popiół. Kryształowy miecz. To bym ulepszył. I jeszcze wziąłbym... może zamiast coś takiego może bym zrobił? Okej. O, 5. Tajemniczy stary kostur. Aktywuj truciznę. Będzie z powrotem 2 użycia. Nie muszę tego zmniejszać. Co najwyżej nic bym mi i tak nie wsadził. Dobrze, no to popiół. Ciekawie jak będzie się, jaka będzie zabawa z bossem. Skaczacz. Ciekawie, nie? Ciekawie, że skaczacz. A dlaczego ciekawie? Bo mamy jego skilla. Jej skilla. Nie jesteśmy złodziejami, nie? Ej, dobiegły mnie psury, że puste, ślepie, a wieczności będą obserwować, jak wpadasz, upadasz, bierz się na nogę i upadasz ponownie, zaczynając od teraz. Mamy 5, nie? Ja mam popiół, a ona nie ma popiołu, bo jej się randomowe skille zrobiły. Ciekawe, jak to będzie używać. Na co dzień to ona popiół ma. Dzisiaj to ja mam popiół. Ona będzie używać pewnie. Ciekawe jak nam będzie kto grać. Pewnie jak będą wysokie, to pójdą w palące światła te wysokie. Świeżki to raczej za nic nie użyję. Może coś tam wpakuje w łom. No, będzie ciekawie. Podpaliło no jedną kostkę, tylko mogło. Ciekawe ile trucizny nałożył. Nic nie działa. Nie ma nie aktywuje trucizny. Ok, to ja to użyję. Jedyny raz w tej walce. I to tyle. Okej. Okay. No i co, i ona może... No właśnie, ona na jedynce to tylko może łom użyć. Nic więcej, ona tylko łom może na jedynce użyć. Tylko to. Tutaj nie aktywuje truciznę. No nie wiadomo ile, nie? Więc nic nie aktywuje, bo nie wiadomo ile.
dostaniesz piątkę, no to pewnie palące światło, nie? Tak. Okej. Kopił. No, jak nie zużyję tych trzech użyć na tym naszym... miotaczu promieni. Jak tu nie zużyję trzech użyć, to ja mam jakby... jak zużyję dwa użycia, no to mi nie zejdzie tylko użycie całego skilla na kost. Ja też mam dwa użycia całej serii tego skilla, nie? I koniec. Popiół nie zużyłem całego, nie? I tak to się dzisiaj prezentował ten odcinek. Ale jeszcze zrobimy jeden rozdział. Doskonale. Miło widzieć, że tak się świetnie dogadujecie ze sługami. Może kiedyś zorganizujemy wspólny piknik, zaprosimy wszystkich. Obiecuję, że drugi raz nie uwierzę. Uwierzę was na wieczność. Okej, okay, tu zrobiliśmy tutaj trójkę. Na randomowych ekwipunkach. Zróbmy jeszcze błaznem dzisiaj. Nie błaznem. Wynalazcą rozdział szósty. Też na tych losowych skillach. Zobaczymy, jak to będzie. Mistrz Wysp powraca. Czy starczy mu się udawał dalszej walki? Zaraz się przekonamy. A ja się zaraz przekonam, co ja będę miał za randomowe ekwipunki. No wiadomo, że te randomowe ekwipunki to musiały być jakieś duże skille, nie? Zawsze mam zawsze ma na początek do wyboru duże skille. I ten akcelerator cząstek. No on jest akurat na rozdział z trudnym trybem, nie? Ja lubię grać w trudne tryby tutaj. Zobaczymy, co my tu mamy. Latarkę. O! Jak to wygląda z tym? Oprócz wszystkie kostki, tak, tak. Aha! A już nie mam tego akcelatora cząsteczek, bo mnie od razu zrandomizowało na łopatkę bojową. Mam tylko działko plazmowe i latarkę. A to jest jedyne, co to zadaje obrażenie. No, fajnie. Wyposażenie rywali są ulepszone i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak się będziemy z tym bawić, nie? Bo no, walka wynalazcą przed chwilą ładnie się potoczyła. On ma muchałówkę i buff. I może zadać mi 12 obrażeń na tur. I ta łopatka bojowa to normalnie u wojownika jest, nie? Na co dzień. I teraz zawsze będę miał parzystą, bo mogę zrobić tak i parzysta jest. A nie zrobiłem kopiowania. Jedno porażenie dałem ci. No to zadasz mi 6. Hmm.
Mam sobie jedyneczki, to jak zrobię tak? Tak. A, to tylko jedynką mogę tu zaatakować. Mogę to skopiować, żeby latarkę użyć. Te razy. I jednego bata. Gdzie jednego spila użyję, nie? Akurat ci będzie się chciał leczyć. Jakbym poradził paski, to mógł użyć jednego. Tak jest. Okej, okay, duplikowało. Okej, okay, i mogę jedyne co to zrobić, to na czwórkę. Mogę latarkę po prostu użyć. Nie, tylko mogę cztery naturę, cztery obrażenia naturę zadać. W razie czego mam jeszcze jedną turę zapaść. Zawsze będę w stanie mu poradzić. Chyba, że w nim wyjdą nieparzyste kul. Ale nie, są jakieś tu parzyste, nie? To ja mogę mu porażać na okrągło. Trójkę, okej, okay, no to... I już mamy parzyste. Tak to wygląda, nie? Okej, okay, no będzie tylko 6. Zamiast się leczyć, jakbym nie trafił z tamtego drugiego skilla, to miałbym 3 kostki i tak bym miał górę, żeby go pokonać. Aha, nie, nie pokonał go. Mogę tylko zrobić tak. Ale to wszystko. Nic nie mogę więcej zrobić, bo nie mam czym atakować. Okej, okay, koniec tury, bo 2 porażenia ci wystarczą. Każda jedynka mnie niestety pokona. Czyli jednak nieważne co by zrobił, ja nie byłem w stanie go pokonać. A wilczek. Lecz jeszcze raz. Ciekawe co dostaniemy teraz. No. Ciekawe co teraz dostaniemy. Skrzek. O, melodia. Będzie skrzek, był skrzek. Co mamy teraz? Tarcze? O, teraz mamy czym atakować. Burza. Teraz mamy czym atakować i możemy nawet przeciwnika szybciej pokonać niż on nas. Okej, okay, co ty dostałeś? No faktycznie inne skille, nie? Wtedy miał tarczę i miał coś innego. Jak graliśmy rdzawą sprawę, to mieliśmy przyjemność walki z nim. Ja tylko mogę zrobić tak. Ja tylko tarczę mogę zrobić, nie? Jednak nie w każdej turze go pokonam. No, będzie zamrożenie. I będzie... 6 obrażeń. No, w zasadzie jedno, bo jedno weszło w tarczy, bo 5 weszło w tarczy. Okej, mamy... 10, 12. Wszystko porażone. Uch, następnym razem cię dopadnie. Ale ja... Zobacz. Jaki mam teraz duży miecz? Jest wielki? Jest super. Okej. Okay. O, brak efektu. Coś trzeba wywalić. To wywalimy... O. O, miska owoców. To jest skill na co dzień. Uwieźmy. Trzeba mieć jakieś skille do ataku, nie? Mamy 2 skille do ataku. Ten i ten. Mogę cię pokonać znowu. Aha, ty masz tylko... Wróg przetrwa następny śmiertelny cios. Ciekawe, czy on na mnie tego będzie chciał... Będzie używał. Tego na mnie użyje. O, ładuje to. Ładuje to. I ja to dostanę, nie? No, więc zobaczmy. To on tego faktycznie zużyje, czy on będzie tylko kostki to ładował? Kostka będzie? Tak, i będę miał śmiertelny ten. Ha, ha, ha. Nie mogę, on mnie nie może zabić, nie? Okej, okay, potrzebuję 6 czy coś. Teraz nie będzie mógł tego nabijać, nie? Bo to się nie stakuje.
przetrwam następny śmiertelny atak. Przetrwam. O. Bezpieczny żołnierz może mi to nałożyć znowu. Okej. Okay. I tyle. Nie stakuje się przetrwanie. I po prostu kura zleciała i tyle. Wykonaj dodatkową turę za leczenie. Okej. Okay. Co mamy tutaj? Kurkaniec. O, no to weźmiemy to. Kałamarniczka. Aha. Mogę jej pokonać, bo jeszcze wyjadę wtedy. Okej. Okay. A co ty masz? Aha, 15 obrażeń i duplikacja kostek. Akurat ci się udało. Kostki nie ma. Okej, mamy turę. Ja tylko raz tego gadżetu mogłem użyć. Okej, mogę tylko zrobić tak. A mogłem zmniejszyć i zadać 4. Okej, czyli on może... Ona na pewno zrobi wielki pinioł. Bo ma jak zadać 15 obrażeń? Ma 12 ok. Okej. Okay. Pustka, pach. Mogę to przerzucić. Mogę to zmniejszyć i tylko nałożyć sobie 5 tarczy. To wszystko, co mogłem zrobić, nie? Ona tym razem może tylko ten wielki finał naładować. Chyba, że będzie chciała... O, tak. Jeżeli jednak chciała odprowadzić obie rzeczy, robi duplikację i ten wielki finał naładuje. Ała to zrobiła. Świetnie. Widzę, co ty gadżet, nie ma go. Jedynka przerzucona na szóstkę, to koniec. Okej. Okay. Ten szóstkowy skill wiadomo, że nigdy nie odpadnie. Mogę się pozbyć... Kurhańca, no bo... Kimś muszę bić, nie? A tam to pozostałe skille to coś biją. Teraz będzie pokonanie kałamarniczki za coś, co jest w skrzynce. Do wszystkich kostek minus jeden. Okej. Okay. I tyle. 1-5, o! Miśka zrobi, nie? A miśka nic nie zrobi. Miśka traci kostkę, nie? Straci kostkę, no. No tego nie zrobi, bo to jest tracenie kostki. No. Świetnie. Jedynka. Okej. Okay. Nie użyje nic. Na pewno nie tego, co powoduje, że traci kostkę. Jak będzie miała parzystą, no to w tym coś użyje, ale tak to nie. No ale coś w końcu zrobiła, nie? Będzie jej się stakować. Okej, okay, koniec. No właśnie miałem tarczę, no to nie musiałem się obawiać o ten ogień. Więc co my mamy za skillę? Najpierw trzeba wyrzucić, no to wyrzucamy to. Podróbka albo trójząb. Trójząb, bo muszę mieć coś do bicia. No, to do wywalenia, wiadomo. Jaki jest tu gadżet? Brak efektu, no znowu brak efektu, nie? Okej. Okay. Same braki efektu, ważne, że mamy czym bić. To druga mi niepotrzebna, bo i tak nie ma co tymi zdublowanymi kostkami zrobić. Okej, okay, szczęście plus. O, może tylko podzielić, ale to nie da mu furtki. Może tylko mieć furtką, aha, jakieś. Tylko
Kurde, może cokolwiek zrobić. A wtedy poraża mi wszystko. Oprócz jednej rzeczy. Jeszcze jedno porażenie, jeszcze jedno porażeń. Uwaga, będzie miała odpórkę? Nie, nie ma odpórki. Zrobi podział, nie? No, przeciwnicy mają taką zasadę, że jak mogą, a nie tracą przed tym kostki, jak u kałamarniczki, no to robią atak. Pewnie jakby kałamarniczka mogła mnie rozmawić, to by to zrobiło. Właśnie burza jest na wszystko. Nie wiem, gdzie się miał kurtę. Miałem już dzisiaj grę skillem od skaczacz i znowu skill od skaczacz mi się trafił. Spróbuj zrobić mi jakieś obrażenia, co? Nie masz kurty i tak. Okej. Widzieli? Cokolwiek i tak. Nic więcej nie zrobię. Wszystko co ma. Okej, no to dwójka. Koniec. Koniec, koniec. Liczę, że nie wywali mi teraz skilla, którego używam. No właśnie, o tych mówiłem. Że mi tego nie wywali. No i kolczasną tarczę muszę przepalić. Nunchako, nie? Widziokrzew. Teraz tak, co mamy tu? No, śniegowa zmyłka. Teraz mi się wylosowały takie skilki. A, i czy przypadkiem te kwoty... Nie zmieniają się. Zmieniają się skille, a kwoty już nie. Mogę sobie znaleźć... tu są same małe, tak? Tu są same małe. Mogę się wycwanić i teraz szukać skilla, którego właśnie mogę kupić. Ciekawe, na co się zmienia, nie? Bo tu się zawsze zmienia. Serio się zmienia. Mogę zobaczyć ulepszenie tego? Ucisz, ale ja nie muszę uciszać, bo to na przeciwnikach nie działa. No nie, nie będziemy ulepszać. Co teraz doszło? Trucizna była? Okej, okay, idziemy dalej. Śluzak, no weź to. Idę. Świetna zabawa jest Big Jack. Musicie przyznać. Jak tak wszystko randomowe jest. I tak, mamy dwa skille. Ten i ten, którego na pewno nie odrzucę. A resztę mogę już odrzucać. Ale będzie mnie siekał co tury. Za 4, bo redukcję mam. Teraz mam maksymalne obrażenia na niego. Jedynka mu nawet. No, sieknąć może i tak. 7 porażeń teraz nakładam. Jak mi wyjechać wszystko, plus ktoś do max 4. Takie to są. Tak to jest zabawa dzisiaj. Mogę zrobić truciznę. Lepiej mogę tak długo wychodzić i wchodzić, aż mi się nie trafi coś, co potrzebuję. No, jest takie ekstra, że no, serio. Miśka mamy to. Gradobicie jest jego skillkiem na stałe. To mogę wywalić, bo to tylko duplikaty znikają. Chyba będzie coś kupić. Okej, trucizna. Co dostałeś? O, może mi ognika zrobić? 5 obrażeń. Może zadawać. A teraz na 5. Osobienia nie mam. Nic mu kostki nie zwróci, ale w sposób kostki. To na kostkę, nie? Ognika i tak by nie użył z tym właśnie skillkiem. Nie użyłby obydwu rzeczy, bo miał porażone jedno i drugie. Mógł zrobić skupienie, ale jak kostka sama przyjdzie, a przeciwnikowi trochę damy pory. Jedynkę właduje w ognika, nie? Tak. Musiał mieć dwie jedynki z krwią.
nic więcej tam nie... Skoro zagrał tak, jak zagrał. Okej, co teraz? Trucizna. Zniknięcie mu zrobię. Jakbyś miał dublę, to mu znikną. Ale już nie będzie następnej tury. Zabierzemy tę następną turę. No właśnie. O, wywali na zniknięcie. O, jep, jep. Weźmiemy ciepły azot. Co mamy tu? O. O. Nie mam niestety kasy, żeby to kupić. Na pewno nie kupię. A tu? Mam kasę, mogę kupić, ale nie. Złota rączka. Okej. Mogę wywalić, bym potrzebuje tego mieć. O, szóstka, czwórka. Uchaczne obrażenie. O, może tylko zadać 5 obrażeń i melodię zrobić. Ale jakbym wszystko poradziłem, to może tylko 5 zadać. Okej, teraz trąfa. No właśnie. Teraz może będzie coś w stylu trójki, nie ma. Ja mu teraz pozwolę zaatakować. Muszę być trochę dla przeciwników milczy. Niech sobie zrobi tą melodię, nie? Boom na stół, ale melodia to do słabienia taktyczek. To nie musi... O, trąfa. Ale tego nie zrobił. Nie musiał używać tego skillka, tego, bo to nic mu nie zmienia. Więc sam nawet nie ładował prost. To już koniec walki. I liczę, że nie będę musiał się trucizny pozbywać. Tylko właśnie jep jep. Daje mi to fury, mamy nunchako. Mamy... Okej, to weźmy jednego z tych. Myślę, że tych skilli bym się nie pozbywał, a resztę mogę oddawać. Pełen dzwonek. A gra do bicia? A nie, to nie jest skill, który ma na stałe. On ma na stałe jakiś inny skill. Podobnym... O podobnej jakby zasadzie, że też 8 i 6, a 8 przy ulepszeniu. Tylko on ma inny skill w sumie. On nie ma wtedy 8 przy ulepszeniu, tylko ma zmniejszenie. Kostur to był, nie? Kostur szlachetny, coś takiego, nie? Zobaczcie, co tu się zmienia, nie? Wejdę i już są inne skille. A właśnie to był ten kostur szlachetny. To on był z tym skillkiem u wynalazcy na co dzień. Czyli bez tego randomowego ekwipunku. Nie no, coś kupimy, nie? Coś kupimy, bo jeszcze musimy się pozbyć 7 rzeczy. Aha, to jest to, co ma błazen na koniec swojej gry. Tego nie musimy używać, bo to ulepszać, bo to nic nie zmienia. Okej, o. No to weźmiemy w takim razie tą epokę lodowcową. Nie lodowcą, tylko ogniem. O. Klątwa ma mniejszy procent. Ja i tak klątwy nie nakładam, no to przeciwnicy będą mieli łatwiej. I teraz zobaczymy, jak naśladowca będzie grał. Jak on będzie miał wszystko ulepszone. Ciekawe, jak długo pożyjemy.
Jak przegramy, no to od razu będzie odcinek skończony, nie? Jak przegramy. Jeden nie ma. I o, on ma inne skille, się zmieniają. Nawet śladowca nie. Normalnie kopiuje moje wyposażenie, ale tu ma normalnie wszystko zmienione, tak jak. Na zasadzie, tak jak zasada tego moda mówi. Ciekawe jak on tego będzie używał. Okej, nie mam jedynek, ale mogę zrobić furię. Trucizna na barażu. Tu. Wszystko porażone. On może zrobić tylko 5 obrażeń. Maksymalnie, bo mu wszystko poraziłem. No wszystko nawet nie skupienia używać. No i tak wszystko może mi wyjść, a nie musi. Dobra, niech się człowiek cieszy na śladowcu. Niech się cieszy tym, że może mi zrobić cokolwiek. Zrobi lawinę pewnie. No tarczę ma. Aha, zrobił tak. No ale mądrze. Mądrze nie próbował robić lawiny, bo nie wiedział, czy mu wyjdzie jedynka, czy dwójka. Ale na pewno coś niższego by wyszło. Okej. Okay. Robimy tak, tak, następna tura. Mogą się trafić takie beznadziejne skille jak przy pierwszej próbie, gdzie no już z Wilczkiem przegrałem. Możemy dostać takie super skille, które grę odwrócą o 180 stopni i tylko my możemy wygrywać, bo przeciwnicy dostają jakieś badziewia. No można tak to nazwać, nie, że dostają badziewia. Leczenie. Ale też można zobaczyć przy tych randomowych ekwipunkach, jakie gadżety się robią z tych ekwipunków, których normalnie u wynalazcy nie ma. Tego nie ma normalnie, tego i tego. Nawet tego normalnie u wynalazcy nie ma. On ma tylko znowu skille na czwórkę, ale tym razem ma porażenia, a nie to co miał wcześniej. Ale może zadać mi 20 natury. Wypalone wszystkie kostki, to się ładnie usmażył. Zrobi dwa ataki. O, mogę tylko zrobić leczenie. Kupienie niepotrzebne. To w jedno miejsce pasuje szóstka. Ma jedną kurkę. To coś musi tylko zgasić. Ciekawe, które użyje. To na dole. Okej. To porażone. Okej. No nie, trzy porażone. Trzy porażone, ale nie wszystko. Zrobimy tak. Niech się cieszy. Mnie nie zabije, bo ja mam 20 plus. Jedno więcej. I tak może tylko jedną czwórkę użyć. Bo ma tylko jedną czwórkę, nie? Jeden na zaklęcie pióra może zrobić. Faktycznie jak mają przeciwnicy na normalnie te same skina, to się powtarzają. On ma normalnie śnieżki, więc tylko jeden skillek cztery razy skopiowany u niego jest. Okej, mamy to. Mamy to. Wiecie co, zrobimy regenerację. O, dyńka żuka. O. Co to my tu mamy? No wiecie co, pobawimy się trochę inaczej, nie? Bo cały czas gram tak samo. Bo mam jeszcze inne skille do używania. Zagrajmy trochę. I się pobawmy. Mamy cztery te kostki, to możemy teraz zrobić cztery szóstki. No i mamy to. No. Teraz na bitwę. 8 obrażeń. Nie pamiętam, czy ja kiedyś spotkałem ten skillet, ale wielki finał, no to ma.
No nie użyję obydwu rzeczy. Ale... No... Luka do kostki. Zamrożenie kostki i psujemy trochę grę. Chyba, że będzie miało dwie jedynki. No właśnie. Dwie jedynki to już ściana płomieni i następne tury. Tylko będzie zbierał na to. O. Teraz tylko na to będzie zbierał. Leczymy się. Zamrożony. Okej. Okay. Jak ją zamrożę kostkę, to on nie będzie miał możliwości zrobienia tej 15. A zobaczcie, że miał dwie piątki, nie? Dwa zamrożenia i już nie ma możliwości zrobienia finału. Z tymi dwoma piątkami to miał 15, 12 oczek gwarantowane. No miał. Robimy tak. Jeżeli nam szczęście dopisze, to jeszcze będziemy walczyć. Jeżeli nie, no to odcinek się skończy. Ale jeszcze możemy grać. Mogę się jeszcze uleczyć. Teraz, jeżeli nie jestem w stanie go rozwalić, no to... A trzy kostki, nie, no to nie zrobię dynki żółka, czyli gwarantowana, przegrana. Gwarantowana, przegrana, bo nawet trzy jedynki, a nawet ma trzy jedynki. Odpadną wielki finał i 15 życia akurat tracę. 15 życia tracę. Brakuje 3 HP, żeby jeszcze to przeżyć. No trudno. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Była fajna zabawa, wygraliśmy chociaż raz z bossem. Całą sprawę. I w następnym odcinku weźmiemy może robota, złodzieja albo wojownika. I będziemy robić randomovers, czyli będą randomowe skille i randomowe sloty. Więc zobaczcie, jaka to fajna zabawa, nie? Wszystko jest randomowe, ale tak się można tym pobawić, że się nawet nie idzie znudzić. Nie da rady. Nie będzie nudy. I powiem wam, że mamy tutaj dopisane... No właśnie, randomizery. Ja zobaczę, czy one działają. Jeżeli tak, no to zapowiem wam, że z tymi randomizerami też się pobawimy. Ale sprawę muszę je sprawdzić, czy działają. Więc do zobaczenia. Cześć. No, to był 7 dzień maratonu za 900 subów i finałowy. I po tym odcinku jeszcze powinny być dzisiaj 4 odcinki z Takomi To Go i to one zakończą cały dzień, cały maraton. Cześć.